Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Anny Potyry Pakt. Ostatnio mam sporo szczęścia do takich książek, w których akcja toczy się wokół dawnych tajemnic, wyjawniania, poznawania przeszłości i przez to innego spojrzenia na teraźniejszość. I Pakt jest właśnie taką samą książką. Pierwsze obrazy zabierają nas do zdarzeń zbrodni. Jesteśmy świadkami tego, że młoda kobieta zostaje napadnięta przez mężczyznę. Nie wiemy kto to, nie wiemy dlaczego. Wiemy, że na pewno musiał ją znać, skoro ona była gotowa z nim iść w głąb lasu, żeby coś zobaczyć. A później komisarz Adam Lawrence, którego znamy już z dwóch innych książek autorki, widzimy go na wczasach. On wchodzi w klimat dworku posiadanego przez jego kolegę, przyjaciela, można by nawet wręcz rzec, dworku, a raczej pałacu, przy którym jest stadnina, organizowane są różnorodne wyścigi. No i tak jest tym razem, że są wyścigi, jest sielankowa atmosfera. Komisarz ma odpocząć, ma sobie spędzić miłe wakacje, no ale jak wiemy, on odpoczywać nie potrafi i tym razem nie będzie odpoczywał. Niby wszystko zaczyna się sielankowo, ta dalsza akcja po historii sprzed lat, ale bardzo szybko ginie jedna kobieta, druga kobieta, a później znajdowane są dwa ciała, mężczyzny i kobiety. No i komisarz poczuł bakcyla i oczywiście na własną rękę na początku wszczyna śledztwo, a później zaczyna współpracować z piękną, rudowłosą prokurator. Razem odkrywają kolejne ciała. Jeszcze jedno. Kto okaże się mordercą? W jaki sposób uda się go odkryć? I jakie tajemnice kryje pałac? Musicie się przekonać, sięgając po książkę Anny Potyry, Pakt. Jest to powieść bardzo wciągająca, troszeczkę inna niż poprzednie części, ale też świetna. Polecam i do zobaczenia.